Dna. No słuchajcie, dzisiaj pierwszy dziadkowy wypad nad wodę. Nie ma życia jeszcze w wodzie. Na razie nie widać nawet siernika. Żółtobrzeszków małych sporo. Fajnie było obserwować, jak pływają malutkie do powierzchni z powrotem. Ale ryby jeszcze są na zimowisku. W każdym razie ja się dotleniłem. Teraz przejdę się brzegiem, zjem sobie łóżko, posilę się. A dla wszystkich tęskniących za ciepłem, za rybkami, za słoneczkiem, zapraszam na klena, którego złowiłem na muchę. Piękna 50 z powierzchni. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć. Ale ryba spływała. Kurde, przyjrzał się. Ale za. Siedzi. Ale to jest piękna ryba. O, to jest, panowie, panie, ryba godna. To jest kleń koło 5 dych. O, to jest piękny kleń. Oby tylko się udało. Nie wiem, czy będzie widać. Ale spływał sobie, zgarnął pionowca od Marka. Ale to jest rybka. Naprawdę piękna. Tu już trzeba będzie statyw wyciągnąć. Ależ piękny klęk to jest. Yes! Waży ta rybka. No nawet go przymierzę z ciekawości, bo to jest naprawdę godny klej. Żebyście widzieli, zaraz tu go na miarkę przymierzę. O, czuć go w ręce. Patrzcie, za skóreczkę żuczek zapięty. Teraz miareczkę. Nie wiem, czy będzie widać, jak on tutaj wymiarowo. No ale to jest ryba 50 cm równe. 50 cm równe, nie wiem, bo wyjmę w zasadzie. 50 centów, jest, wyjmę statyw, robię szybkie zdjęcia i nagrywam wypuszczenie. Piękny kleń muchowy, 50-tak, wypatrzony, ładnie sobie spływał, zgarnął żuczka od Marka Górskiego, pianowego. No cała akcja nagrana i jestem mega, mega szczęśliwy. Mimo tego wiatru, mimo tej niepogody, tu na tym piaseczku spływał sobie. O, odpływa sobie na piaseczek teraz z powrotem. Nie wiem, czy będzie widać je w okularach. Widzę.
woda się marszczy. A ja szukam kolejnej rybki.